Cześć, moje kluczyki. Słuchajcie, sprawa ciąg dalszy zaminowanej działki. Właśnie jadę po raz kolejny dzisiaj, czyli po raz drugi. W momencie, kiedy wydawało się, że znaleźliśmy już rozwiązanie, i to w sumie też dzięki wam, dzięki waszym podpowiedziom, dzięki komentarzom, mailom pod poprzednim filmem. Słuchajcie, gdy okazało się, że sytuacja jest już opanowana, czyli pozwoniliśmy po gminach, ktoś był z wodociągów, tak jak mówiliście, za całą sytuację, że tak powiem, odpowiedzialne jest, są Wody Polskie, oddział w Oleśnicy, decyzja, znaleźliśmy architekta, który projektował tam wodociągi. Okazuje się, że możemy to w miarę szybko przeskoczyć, bo czas oczekiwania na projekt, pozwolenie to jest około od 4 do 7 miesięcy, więc wydawało się, że już znaleźliśmy rozwiązanie i po prostu będzie to naniesione, będzie na to pozwolenie, będzie projekt i tak dalej. No i słuchajcie, w momencie, kiedy dzisiaj byłem na działce, gdzie w poniedziałek byłem umówiony z operatorem minikoparki, mielibyśmy w poniedziałek te wszystkie dreny przesunąć, studzienki i tak dalej, pozakładać rury. I coś mnie tknęło, bo też pisaliście, żeby sprawdzić sobie tam w jednym miejscu, czy nie ma drugiej studzienki. Słuchajcie, wziąłem dzisiaj szpadel, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mamy w tym momencie 2 studzienki na działce, także no, działka jest naprawdę zaminowana. Koszty cały czas rosną. W tej chwili jadę się spotkać z... po prostu zleciliśmy dodatkowo badanie gruntu, więc będziemy robić teraz to badanie gruntu. Pokażę wam, jeżeli będzie taka zgoda, to pokażę wam, jak to wygląda. Ekspertyza z badań będzie gdzieś we wtorek, czyli za... dzisiaj mamy sobotę, czyli za jakieś 2 dni. Zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, czy my ogólnie będziemy mogli zająć się faktycznie przebudową tego drenażu, czy będzie musiała to zrobić firma, która ma ku temu, która ma po prostu papiery na to. Oczywiście, jeżeli ma papier, jeżeli ma sprzęt, ja nic nie mówię, niech to robi kto inny, ale to nie będzie już kosztowało niestety tyle, w jakiej cenie my moglibyśmy to zrobić, bo my bylibyśmy w stanie, jeżeli ta jedna studzienka, nie licząc oczywiście materiałów, to w ciągu jednego dnia bylibyśmy w stanie to zrobić. Wiadomo, wynajem tam jakieś motopompy, żeby tą wodę gdzieś tam na pole odsączać, zakup rur jednej studzienki, bo na pewno nie wstawialibyśmy tej studzienki betonowej, która jest, więc to też po stronie inwestora, także rury plus ta studzienka kilkaset złotych. Mini koparka to jest w granicach, jeżeli poszłoby to w jeden dzień, to tak od 700 do 1000 zł. No i plus nasza robocizna. No myślę, że w 2,5 do 3 tysięcy inwestorka koszt robocizny mogłaby się zmieścić, zależy jakby to czasowo wyglądało. No to jest po prostu cena, którą ona musi ponieść. Teraz będzie ponosiła koszty. Zobaczymy, jeżeli my nie damy rady tego zrobić, zobaczymy, ile faktycznie będzie to kosztowało. Ale jak to się mówi, jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Tym bardziej, że wszystko na budowie już mamy. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj miał być dzień, w którym będziemy zalewać fundamenty. Niestety, sami zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Gdzie ta budowa? Gdzieś tutaj. Dobra. Dobra, zapraszam na budowę. No i dobra, słuchajcie, to jest ta druga mina. Będziemy robić w tej chwili, na razie robiliśmy takie odwierty. No niestety zgody jakby nie ma na nagrywanie, nie każdy chce się pokazywać, więc ja to szanuję, więc tak to wygląda. Zobaczcie, to jest ta druga studnia. Tutaj przychodzi kolejna nitka, tutaj kolejna, tu jest odejście chyba znowu, a tutaj jest połączenie między jedną a drugą studzienką, czyli to co widzieliście na filmach.
ta jasna plama. Ja dzisiaj sobie to odkopałem. Mamy problem kolejny. Słuchajcie, instytucja, tak jak mówiłem, która za to odpowiedzialna, projekt i tak dalej, będziemy robić prawdopodobnie w poniedziałek. Także ja odwołuję tutaj minikoparkę i tak dalej. Przenosimy się od wtorku na następną budowę. Natomiast to zostawiamy tak jak jest, no moim zdaniem, a niestety, bo ogólnie jest bardzo wysoki poziom wód gruntowej, więc wody wychodziły nam powyżej posadowienia fundamentów. No tak to wygląda, teraz do tego przyjdzie młot, zobaczcie, tutaj będą nam się pojawiały warstwy ziemi przekroju i to oczywiście zostanie poddane próbce. No i to cholerstwo. To jest już fajna sprawa. Już ta woda cały czas napieprza, ona ani trochę nie przestała mniej lecieć. Tak. Dobra, słuchajcie, sami wiedzieliście, jak wygląda sytuacja na budowie. No, sytuacja nie do pozazdroszczenia na pewno. Jadę w tej chwili, muszę na chwilę podjechać do leśnicy po pieniążki dla geologa. No, trzy otwory będą, już mniej więcej widziałem, jak to wygląda. No niestety szkoda, że no jest to, no nie ma zgody, że tak powiem, na nagrywanie całej tej pracy. Więc no, trzeba uszanować to. Aczkolwiek powiem wam, że jak porozmawiałem sobie trochę z chłopakiem, no on sobie tutaj jakieś tam fuszki, że tak powiem, takie robi. Dlatego można za te pieniądze, za te 500, 550 zł taką usługę zrobić. Bo no, ogólnie firmie, która robi wszystko, że tak powiem, od A do Z, ma swoich pracowników i tak dalej, to niestety takie wykonanie takiej usługi to jest minimum 850 zł, ale widzę, że no jest bardzo duża konkurencja, bo powiem szczerze, że jak złożyłem ofertę, to w ciągu 10 minut dostałem 6-8 odpowiedzi po prostu chętnych geologów, którzy by wykonali takie badania za jakieś tam po prostu niewielkie pieniążki. Więc ja im po prostu też nie zazdroszczę, no niestety niby w dzisiejszych czasach jest dużo, dużo pracy, ale nie każde zawody mają tak fajnie, więc no jak tu on powiedział, jest dosyć dużo tego typu ludzi, usług na 1 m2, więc tak jak w przypadku budowy na przykład domków jednorodzinnych cały czas tych firm brakuje, tak w przypadku na przykład właśnie takich usług geologicznych sprawa wygląda już nieco inaczej. No ale dobra, to jakby nie jest moja sprawa, ja się na tym w ogóle totalnie nie znam. Jako przesunięcie tych studzienek i tak dalej, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie ma co męczyć dalej ogólnie tego tematu. Ja bym się skupił raczej na tym, że wody gruntowe są dość wysoko, tak więc nie spotkałem się z sytuacją, gdzie wody gruntowe są powyżej dolnej, czy powyżej posadowienia spodu fundamentów, tak więc no, sytuacja nieciekawa. Tutaj już też będzie na pewno rozmowa z kierownikiem budowy, jakie będą zalecenia, zobaczymy. No niestety, no ja myślałem, że to jakoś przeskoczymy, ale na dzień dzisiejszy myślę, że przenosimy się na następną budowę, a tu po prostu to wszystko musi iść swoim torem. No zobaczymy, jeżeli... No myślę, że poinformuję was, jak to wszystko się potoczyło. Jak nie teraz, to za jakiś czas na pewno do tej budowy wrócimy. I dobra, to by było chyba na tyle. Tak więc wielkie podziękowania, że mogłem na was liczyć.
no, że tak powiem, wyrazy współczucia też dla inwestorki, no ale takie jest życie, no. Ktoś tą działkę sprzedał w takiej formie, a nie innej. Małe prawdopodobieństwo, żeby nie wiedział, co się na niej znajduje. Wręcz bym powiedział, że sytuacja wygląda w ten sposób, że kto zakupuje 80 cm pod ziemią wieko studni, dwóch studni. Moim zdaniem tam kiedyś było jeszcze po jednym krągu dołożone i były te kręgi, że tak powiem, równo na poziomie działki, czyli można było sobie podejść do nich, zdjąć to wieko i po prostu mieć tam dostęp. Na potrzeby sprzedaży działki ktoś po prostu ściągnął po jednym kręgu, zasypał to wszystko, zatkał oczywiście wiekiem, zasypał działka jak ta lala. Tak jak rozmawiałem z tym geologiem, to badanie można było przeprowadzić. Ono i tak naprawdę nie na nic, mogłoby po prostu nie wskazywać, że z tą działką coś jest nie tak, bo jak widać, to co już na gołe oko stwierdziliśmy, jak najbardziej teren nadaje się pod budowę. No, problem jedynie wody gruntowe i te studzienki, które widzieliście. Tak więc dzięki Wam, dzięki za to, że jesteście. Jadę dalej, ciągnę sprawę. Wam już myślę, że głowy specjalnie tym nie będę zawracał. No uważajcie po prostu, jak kupujecie te działki, to uważajcie, bo cena działki nie zawsze idzie z jakością, także zawsze jak coś jest tańsze, to no, może być podejrzane, aczkolwiek nie jest to reguła. Trzymajcie się, cześć.